Co mogę wam powiedzieć, to no tak. Oryginalny gość sprowadzał te stare filmiki w 9 maja 2022. Nie wiadomo o której godzinie, ale prawdopodobnie może być to wczoraj albo nie wczoraj, dzisiaj, skąd mam wiedzieć. Ale i tak dzisiaj nie dał sporo te filmiki, ale brakuje nam zagrajmy w Bedwars na Minecrafcie oraz moja ekipa, oryginalna wersja. Nie ten z coveru, tylko ten z... No wiecie, oryginalną wersję, którą stworzył ten debil zajebany. I ciekawe, co on będzie dalej we przyszłości robił. Czyżby usunie kanał? Czy będzie dalej robił te filmy? Nie jestem taki pewny, ale zobaczymy wkrótce, co się dzieje. No witajcie panie i panowie. Postanowiłem ten, jak to można powiedzieć, zrobić filmik. No, jak to mówi Jan Borodo albo Major Złodowski. Otóż tak, wracamy do tego śmiecia pedofila z Białegostoku. Nie chodzi o Jan Eł albo Major. Chodzi o oryginalnego. No tak, ten kryminalista zajebany zrobił te gorsze rzeczy, które człowiek nie musi tego robić. To jest skandal. Ale co zrobił? Zrobił taki wielki błąd, że skasował cały kanał. Że filmy poszły w pizdu, jego kurwa subskrypcje poszły w pizdu. Ale co mogę wam powiedzieć? Wezmę tą wygraną z powodu tego, że on tam napisał pierdołę na tym, na komentarzach, że chciał mnie przeprosić, a później zaczął mnie wyzywać z jakiegoś kurwa pierdolonego powodu. Ale zaczekajcie, pokażę wam ten screenshot z tego przeprosiny. A później meltdown. Ale zaczekajcie, zobaczycie dwa screenshoty, które jej zapisałem. Niestety całości nie posiadam, bo ten serwer przepadł na psy, no to kurwa, musiałem skancelować, ale i tak wygrałem, bo ten śmieć zamknął swój kanał przeze mnie. Jej. Ale co mogę wam wytłumaczyć, to tak, to nazywam incydent oryginalnego na moim serwie. Oraz jak to się to stało, że wbił na mój serwer i zaczął wyzywać mnie. No i tyle. Otóż tak, zaczęło się o godzinie 24 w niedzielę 2022 w maju 14, nie, nie 14, albo 15, chyba 15. I tak, zaczął mówić, że mam usunąć te filmy, a później zaczął bardzo, bardzo wyzywać. Później Nikodem bronił mnie i zaczął go wyzywać, tego oryginalnego. Później dołączył moje dwa osoby, które znają tego idiotę. No i co? I była beka z niego. Na serio. On jest taki śmieszny, że nie da się na niego patrzeć. Ale okej. I co? Myślałem, że to będzie koniec, bo on został zbanowany przeze mnie albo od Nikodema. Ale jako zbanowałem, bo nie chciałem się na niego patrzeć, ale szkoda, że nie zapisałem te messages. Ale co mogę wam powiedzieć? On wrócił, używając inne konta, kurwa. On ma tyle, kurwa, tych pierdolonych kont, że na chuj im to. To znaczy, na chuj mu to. Po co trzymać te pierdolone konta Discorda, co tam ma? Na chuj mu to potrzebne. Żeby, kurwa, szukać atencji? Bo ja zapomniałem, bo on ma depresję, bo on gada do siebie, na debila, kurwa, pierdolonego, skurwiałego. Ty pedofilu zajebany, co ty, kurwa, myślisz? Gadanie do siebie nic nie pomoże.
Nic, kurwa, to jest atencja. I ty myślisz, że jesteś zajebisty, ale nie, kurwa, dostajesz wakbana za cheatowanie. I bardzo dobrze, że dostajesz waka. I on non-stop coś tam pierdolił. Non-stop mój kolega, to znaczy, no, Nikodem, zmanował go oraz wtrącił się troszeczkę jeden typ, który dałem mu rangę najpiękniejszy pan. Dlaczego mu to dałem? Bo on jest bardzo, bardzo dobrym w tym, co on tam mówi dobrze, ale nie bez obrazy. Po prostu on jest taki, jak to można powiedzieć, filozof bez obrazy. Znaczy, ciekawe, czy wyjdzie jakaś książka z tego, to bym sobie poczytał i zainteresował się z tym. Ale okej, wracając do tego śmiecia pierdolonego. Tyle razy wchodził, tyle razy dostał banan. No i co? A ostatni appearance jest ten co miał, kurwa, ksywkę pedofil z Białegostoku. Zmieniłem mu nazwę, bo on na serio jest pedofilem. A co tam dalej? Po tym, jak on został zbanowany, ten serwer schodzi na psy, że nie dało się kurwa słuchać, no to musiałem skancelować go. Ale za niedługo wyjdzie trzecia edycja, no to zaczekamy, czy ten śmieć pierdolony przyjdzie na mój serwer i będzie tam coś pierdolił. Ale nie bójcie się. Oficjalny Discord serwer, prawdopodobnie mogą być te boty. Nie no, spróbuję zobaczyć jakieś tam boty. Zobaczę. Wytestuję i będzie wszystko grało ok. Tylko trzeba jeszcze dodać rangi dla tego śmiecia. To znaczy jedną rangę oraz boty. Dwa rzeczy mi brakuje. Ale ok. I co dalej? No i to już było koniec. Na dzisiaj. I to nazywam incydent oryginalnego pedofila z Białegostoku. I to tyle. Ciekawe, czy odpowie na te pytania jakieś, że on nie jest pedofilem, ale całkowita prawda jest, że wysłał dziecku penisa na Discord prywatnym czacie. Wybaczcie, że ja tak mówię tyle razy, ale muszę to wspomnieć tyle razy, że on jest kryminalistą. Musi być policja na niego za to, że rzeczy, co on odpierdala, to jest skandal. Ale okej. To już na tyle na tym filmiku. No to trzymajcie się i cześć i zaczekamy, aż on się popłacze. Powodzenia, śmieciu pierdolony, oryginalny pedofilu.